Welcome to the Crowd Supporters World. Supporters World. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Crowd Supporters Inside. Dzisiaj Lucky by Night. Sprawdzimy, co dzieje się w trakcie Mistrzostw Świata w nocy. Miejscowości Lahti, odwiedzimy różne kluby, odwiedzimy strefy, opowiemy Państwu i pokażemy przede wszystkim, jak bawi się Lahti podczas tej wspaniałej imprezy. A zaczynamy w miejscu, na scenie, przygotowanej chyba specjalnie dla nas, bo nazwa, co Wam wskazuje, że jest to Winners Club, a więc witamy Winners Club, rozpoczynamy Lahti by Night! Dochodzimy do miejsca, które tak naprawdę zostało specjalnie przywrócone po ilu? No, po ponad 20 latach ten browar, który nazywa się Lahden, czyli no, po fińsku tak nazywa się miejscowość Lahti, Erikois. I właśnie tego piwka, które jest oficjalnym browarem imprezy, spróbujemy sobie. My zaczynamy, już czekają nas dwa zimne. Takie? Tak szybkie? Lahden, Kitos, Kitos. Ruszamy w Lahti. Sam jestem ciekaw, co będzie. Lahti by Night. Dobrze! Okej, man, let's do it, man! Kolejki nie tylko do taksówek, ale do klubów. Tak wygląda Lahti by Night. Nazywa się Pop Up Myszy. Wiele gwiazd wystąpiło już tutaj. Dzisiaj również słychać już tam te fantastyczny występ jednej z gwiazd. Zobaczmy za naszymi plecami kilka plakatów, kilkadziesiąt plakatów artystów, którzy... Tak, to takich bardzo znanych jak Popeda, prawda? Czyli bardzo znana fińska kapela. Mamy
Janne też znana. Janna bardzo znana, tak. No jest tutaj, naprawdę trochę się dzieje. Widać, że tutaj muzyka rzeczywiście towarzyszy temu klubowi. Anti-Klemola, tak, jest. Teraz słychać brawo. Artysta, który nazywa się, i za chwilę wam pokażemy, jak się nazywa artysta. Mikael Sari and Mika Kallio. Toinen sarana kuolen sai, sä löytit kaiken. About the Hill record and Laffy. So how many years you're the holder? It was on the 4th of March 2006. Grade number 8, 88.6 kilometers per hour. 88.6 kilometers per hour. Pierwszy w drugiej serii ze skoczków austriackich. Andreas Wittfeld. 132 metry w serii pierwszej i teraz także daleko ponad 130 metrów. Rekord obiegu 133 metry. Taki był rekord, proszę Państwa, do dzisiaj, bo teraz w tym właśnie oglądanym raz jeszcze skoku Andreas Wittfeld uzyskuje 135,5 metra. In a city.
It's